Ja w przyszłym roku kończę 70 lat. Nie mogę spać, jak twierdzi jeden lekarz, że to jest zagrożenie życia, że wszystkie inne choroby, wszystkie inne problemy mogę sobie odłożyć na półkę. Najpierw muszę zacząć spać. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ale ja lubię nie spać, bo sobie wtedy mogę czytać i sobie mogę oglądać filmy. To ile pani śpi, przepraszam? No, 4 godziny. No szkoda, że nie wykorzystuje się jej talentu na miarę jej talentu. Po prostu. Otóż nie, Marianie. No, teraz ty. Ale ja nie palę papierosów, ja jestem sportowcem. Tak, bardzo ładnie, zrób to bez papierosa, proszę. Krystyna nie jest pewnie pozbawiona wad, ale bez tych wad nie byłaby Krystyną. Więc ja bym nie ośmielił się chyba coś w niej zmieniać. Dzień dobry. Zostawiam cię. Masz być grzeczny, słuchać pani, a jeżeli nie, nie przyjdę po ciebie. Nigdy. Co w niej jest denerwującego i drażniącego? Nic. To jest bardzo odważna kobieta, matka, obywatelka i artystka. To jest najbardziej intymne miejsce w teatrze. Pani gabinet. Maciupeńki. Podobno na tej kanapie, która jest za panią, nie jeden aktor, nie jedna aktorka płakała. No tak, ponieważ oni przychodzą mi opowiadać swoje historie życiowe. Rozwody, dzieci, trzeba szukać lekarza, wymarzona rola. I przychodzą i się tu żalą na tej kanapie? No ja się przyjaźnię ze wszystkimi aktorami. Ja nie jestem taką prawdziwą szefową, ja jestem po prostu ich koleżanką, aktorką, która po prostu tak się złożyło, że prowadzi jeszcze te teatry. Krystyna Janda jest laureatką kilkudziesięciu nagród. Jedną z najcenniejszych jest wyróżnienie dla najlepszej aktorki za rolę w filmie Przesłuchanie na festiwalu w Cannes. Krystyna Janda to nie tylko wielka gwiazda kina i teatru, ale również autorytet. Kobieta, instytucja. Od niemal 20 lat prowadzi fundację i prywatny teatr w Warszawie. To w kieszeni. Może to jest ważny telefon? Nie, to ja wiem, co ten... O! Wiem, co ten reżyser chce reżyserować. Ale odzwoni pani do niego? Nie, nie mogę mu na to pozwolić, nie stać nas. Za dużo osób w obsadzie. W obsadzie nie stać nas na taki wieczór po prostu. Z biletów się tego nie zapłaci. Pani Krystyna, jak wchodzi do teatru, to jest jak taki predator w ludzkim tempie, bo ona robi taki taks i za chwilę słyszy, że tak, słuchajcie, te kwiaty trzeba przestawić tam, ta żarówka nie działa. I to się dzieje po mniej więcej 30 sekundach obecności w miejscu. My mówimy, rakieta odpaliła. To jest ten moment, uciekać, nie dyskutować, poczekać. Pani Krystyna się uspokoi i wróci. Ale nauczyłam się przepraszać bardzo wcześnie, już jak byłam dzieckiem. Także jak tylko widziałam, że przesadziłam, to od razu przepraszałam i okazało się, że przepraszanie sprawia mi tyle samo przyjemności, co opieprzanie. Naprawdę? Tak. Nie lubię konfliktów, nienawidzę konfliktów, nienawidzę, nie umiem żyć w konflikcie. Ja tu byłam ranna, brali mi krew, nie mogli trafić w żyłę, a wyście na mnie nie poczekali. Co nie poczeka? Z próbą.